A my jesteśmy na planecie. Co ja wam mogę powiedzieć? To jest planeta kosmiczna po prostu. O Jezu, ale mnie rzuciło. I z tego co pamiętam, mieliśmy z niej odlatywać. Bo wziąłem Wolfram. Jestem zapakowany Wolframem. I jestem gotów do drogi. My na tą planetę jeszcze wrócimy na pewno. Ale na razie postaramy się wejść do naszej rakiety. Nie wiem, uruchomić ją C. Odlecieć stąd. Mam nadzieję, że nic ważnego nie zapomniałem, chociaż nie pamiętam. I postaramy się lecieć z powrotem do domu, obyśmy tam trafili. Tylko nie wiem, jak to oddalić. Kurde, o, właśnie, V, dobra. O nie, a na której planecie my mamy dom? Myślałem, że będzie podpisany. Kalidor. Może na tej? Atrok. Na promi. Nie, no, na promi. O, na tej, bo to była Sylwia. Sfaleryt, Malachit. Nie? To chyba była ta. Planeta typu ziemskiego. To lecę tam. DLSS, wiecie co, mogę zrobić tak, że po live'ie odepnę kartę do przechwytywania, odepnę drugi monitor, zrestartuję kompa i pewnie będzie działać, no. Dobra, i teraz muszę gdzieś wylądować. Przy czym, o, tu jest mój dom, to ja chcę tam wylądować. Kliknąłem. Fajne to latanie w kosmosie, podobno silnik mi się teraz zniszczy, tak? Jak już, że to już drugi lot i już silnik się zepsuje, muszę... A, on jest rzeczywiście taki, patrzcie, jaki powyginany. I to tak teraz wygląda. Dobra, ja wychodzę. Pokażcie ten silnik. A, zużyto pa. A, silnik na paliwo stałe. With everything installed and pushed at graphics setting menu in battle. Restart the game if prompt. Click on advanced settings. Enable DXR and restart the game if prompt. Enable NVIDIA. Then scroll down. No dobra, no może to jeszcze spróbuję zrobić, ale nie w tym momencie, bo jesteśmy teraz. No co my tu mamy zrobić? Niech ja sobie przypomnę. Chcieliśmy łazik duży zrobić. Chociaż na pewno bym zrobił. Gdzie się robiło ten silnik? Powiedzcie mi, chyba tu. Zbadaj. Amon i aluminium. O ile miałem amon, to aluminium nie miałem. Ale to akurat. To silnik nie jest dla nas problemem żadnym. Dla nas jest ważniejsze to, że chcieliśmy zrobić pojazd, który jest chyba tu do zrobienia. Nie, tu jest habitat. To pojazd będzie tu. Tu. O. Ty, a jakbyśmy chcieli zrobić ten największy statek, to co musimy zrobić? Bo tu jest mały prom, a to jest średni. Stop aluminium. Nawet nie wiem, jak to się robi. Trzeba pewnie jakiś piec mieć i ceramiczny. O kurde, stop tytanu, ale tytan to nawet nie wiem, gdzie występuje. To na razie olejmy. Kurde, duży łazik. Stop aluminium. Jak zrobić stop aluminium? Na pewno jakimś piecem. Lądowisko. Komora badawcza, piec do wytapiania, ale to nie taki. Wirówka ziemna mam. Laboratorium, o, i laboratorium chemiczne mamy Wolfram, żeby je zrobić. Kondensator powietrza. Okej, co jeszcze mam? Platforma handlowa. Nie no, ale mieliśmy laboratorium chemiczne zrobić, pamiętam. Wynalazłem je. I to był Wolfram. To było szkło. I co tam było? Ceramiczny dwa razy. To biorę. Chyba się to rzeczywiście tutaj robi. Jak nie mam Wolframu, jak mam. Wolfram. Co to jest Wolframit?
Co to jest wolframit? Do pieca z tym? O! Dobra, sytuacja została uratowana. Kurde, się przestraszyłem. Okej, jest wszystko w porządku. Nie panikujmy, nie panikujmy, moi drodzy. Tu jest wielkie badawcze przedsięwzięcie teraz. Gdzie mój traktor? Dobra, traktor jest. O Jezu, to mój traktor. Taka przygoda z tym traktorem. Ty, to powinieneś tutaj gdzieś się kręcić. No, niech się kręci. Chcecie się grać solo? A, powiem ci, całkiem nieźle mi się gra, nie? Okej, jest wolfram. Dobra, idę tu. Zbadaj. I jest, laboratorium chemiczne, go. Tylko żeby mieć takie laboratorium, to potrzebuję mieć chyba platformę jakąś, nie? A, wymienię go z tym, z modułem badawczym. Się szybko robi, jak jest dużo energii, to bardzo szybko się budują te przedmioty. A w laboratorium chemicznym nie mam zielonego pojęcia, co można zrobić. Ale wygląda ładnie. Z tytanitu będę miał tytan, aha. A stop tytanu skąd robię? W tym chemicznym? Bo tam jakiś stop aluminium na przykład potrzebuję. Ten astronit to taki ulepszony kolobot. Jaki kolobot? Nie wiem, co to jest kolobot. O Jezu, chciałem tu. Zdemontujemy to, zrobimy to. No i tu mam zbadaj, tak? O, organiczny. O, i żywica, i możemy gumę robić. Plastik, aluminium i miedź, węglik wolframu, grafen, diament, grafen, grafen. W ogóle kto mi co powiedział? Ludzie, patrzcie na to, czekajcie. Ktoś na YouTubie mi wspomniał. Dziękuję wszystkim widzom, którzy oglądają i pomagają mądrą radą, a nie głupią radą, bo wtedy najgorsza jest głupia rada. Czekajcie. Gdzie jest jaka trawa? Zaraz zobaczycie, to jaka magia, a myśmy się męczyli. Golenie trawy. Szkoda, że ta trawa nie odrasta, bo... O, co się stało? A tu co? Okej, połączył się. O, co to za grzybek? Dobra, strasznie mało bajtów, na tej drugiej planecie po 100 bajtów szło za jednego tego, za jedną taką jakąś znajdźkę. Dobra, teraz wracamy i patrzcie, co się wydarzy. Tu ktoś powiedział, że jak wsadzimy organiczny, to nam zrobi węgiel z niego. A ja się zastanawiam, skąd węgiel brać. Zagadka wyjaśniona, wsadzam to jeszcze tu. Więc węgiel też już mamy ogarnięty. No i teraz ten gumowy. Więc mamy już stopy. Brakuje nam teraz, czyli mamy gumowy razy 2 i stop aluminium razy 2. Czyli jakby duży łazik nie jest dla nas problemem. Chociaż myśmy nawet nie chcieli dużego łazika, tylko chcieliśmy po prostu średni łazik. Ale w sumie czemu by nie wziąć dużego, tylko nie wiem, czym duży się różni od mało. Poza tym, że jest wielki pewnie i mało poręczny. Ale mam dużo slotów, pewnie może, nie wiem, mogę mu energię załadować. Czyli musimy dwa razy gumowy i aluminium to na pewno nie mamy, to już wiem. Ale zaraz zobaczymy, czy gumowy jesteśmy w stanie zrobić. Żelazo, węgiel, stal. Gumowy. Organiczny i żywica, czyli żółty. Żółty i organiczny, dobra, czekajcie, niech ja sobie
O, jeszcze tu mam, widzicie to? Jadę z tym. Traktorek, kurde, ekstra. O nie, dobra. Mam nadzieję, że mi się zapisało, bo gra mi się skraszowała. A gazy będziesz mógł ściągać z atmosfery planety, na której jesteś. A, czyli to, ale z tym kondensatorem powietrza, czy czym? Bo jest jakiś kondensator powietrza, a to nie jest chyba wytwarzacz tlenu. O nie, 21.03. Jeszcze mi powiedzcie, że 10 minut jesteśmy w plecy. Niby nie tak dużo, ale to by było niemiło. Bardzo. Ojeju, no dobra. No to uruchom. Chociaż kurde, a wyjdźmy jeszcze na chwilę. Bo jeśli ja mam stąd spadać, a mam tu dużo laterytu, który mogę przetopić, to ja bym go przetopił jednak. Po prostu go wezmę ze sobą. Teraz tak. To mi da jedną stal. Kurde, nie mam tu piecyka. No też nie ma w sumie co kombinować. No dobra, olać to. Ale nam się porobiło. A już było tak fajnie, no ale dobra to. Nie ma tego złego. Dobra, gdzie myśmy to mieli wylądować? To była ta planeta. Nie, ta. O nie, silnik nam odpadł. Co ty tam, ząbek, gadasz? Jakieś mądrości na temat... Co? Jakie 10G? One się respią, te małe grzybki na drzewku. Aha, to te od wynalazków. Znaczy, te drzewka da się zasadzić, więc może bym mógł po prostu zrobić hodowlę tych wynalazków. Czyli tak, po pierwsze szliśmy tutaj i chcieliśmy to zrobić. Mieliśmy po drugie ceramikę wziąć, to i też jeszcze jakąś ceramikę, plus jeszcze to, zaraz nam to oddadzą, my w tym czasie sobie wynajdźmy ten piecyk, to laboratorium chemiczne, ok, no i to jest ten kondensator powietrza do tych. Czyli co, duży łazik zrobimy za 4000, to nie jest jakoś dużo. Szczególnie jeśli pojedziemy zaraz coś tam wynaleźć. Dobra. Gdzie to laboratorium chemiczne? Okej, robimy je. Jeszcze tego dorzucimy. No i tak musimy traktorem pojechać. Nie. Tu mieliśmy to odłożyć. A co tu było potrzebne? Aha, aluminium i amon. Kurde, będziemy mieli na silnik, no ale... Mówię, ten silnik to chyba jednak lepiej ogarniać, jak już... No nie wiem, no chyba, że chcemy jeszcze jakąś nową planetę zobaczyć, ale no oglądanie planet to bym zostawił na później. Dobra, czy jest ryzyko, że mi się tu zaraz coś wysypie? Chyba nie. Tu jest wolfram, to jest tak. Tu jest też wolfram. Kurde, jak się aluminium powoli pali. Co? Aha. Dołóżmy wiatrak jeden.
Okej. I tu jeszcze musimy to odłożyć. Aha, wolfram. Wolfram. Dobra, wszystko jest, tak? Czegoś nam brakuje? Nie. To wsiadamy w samochód. Przy czym mam nadzieję, że mnie teraz nie wykraszuje, bo... gry zapisane. Bo nie ma czegoś takiego jak zapisz, nie wiem czemu. Nie wiem, może F5. Dobra, jesteśmy. Zapisanie gry. I co my potrzebujemy, powiedzcie mi? Aha. Musimy gumę zrobić, czyli potrzebujemy organiczny i żółty. O, to żeśmy za daleko, żeśmy nie musieli zajeżdżać. Bo widzę, że znaleźliśmy się w idealnym miejscu. Już sobie tutaj wydobywam. Dobra. Ale to mi jeszcze nie... Co się dzieje? Czemu nie mogę jechać? Zablokował się jakoś? Kurde, utknąłem chyba. Mhm, gdzieś jest coś. Poblokowane, dokładnie, dobra. Witam, znowu grasz solo? No grałem solo, no. O, jest, dobra, mam pierwsze co chciałem znaleźć, pięknie. Jedziemy dalej, zaraz znajdziemy jakiegoś drugiego kokosa. I będziemy w domu. Tu jeszcze tego żółtego trochę nazbieram. Dobra, o. Gra zapisz w bazie startować, a jak wsiadasz, aha, no dobra, no tylko widzicie, ja wsiadłem, a ona się zbugowała i wykraszowała, to nie wiem, czy to takie fajne jest opcja, że tylko jak wsiadam. Tu jeszcze widzę żółte. Zbieramy trochę, odłożymy do bazy, nie? Będzie na zaś. Wypluliśmy bokiem, dobra. Tlen się kończy. Dobra, to teraz musimy znaleźć jeszcze jeden obiekt do badań, bo mamy tylko jeden. On gdzieś tu, nie wiem, gdzieś powinien się pojawić na horyzoncie jakiś. Kokosik znaleziony i spadamy do bazy. I spadamy do bazy. Co on tu ma? Aha, bo ja co, shift daje i co mu się tu... Fuck, nie, nie, nie! Nie! Traktor jest niezniszczalny, to jest mój ulubiony pojazd, ale jak zrobię wielki ten pojazd, to będzie on wtedy mój ulubiony. I friendship już będzie zakończony z ciągnikiem. Czy uważasz, już friendship z Fortnite'em został zakończony? Czy jeszcze gracie? Czy już tylko Apex? Teraz mamy tak, to po pierwsze.
Po drugie, dużą drukarkę mogę zdemontować, bo ona mi na nic nie jest potrzebna. A to by mi się przydało do wynalazczości. Dobra. Okej. Czyli już tu punkty naukowe mamy. Teraz chciałem zrobić gumowy żywica. A gdzie to mam wcisnąć? Co to jest? Stal? Nie. Hel. Nie wiem, żywica. Gdzie to się wciska? Grafen. Tytan. Nie. O, tu. Robię gumę teraz. Ogółem można nieźle nawijać bajty na wirówce ziemnej. Ktoś mi pisał o wirówce ziemnej, że z ziemi się coś robi. Nie. A z tego węgla. Że z tego węgla chyba. Coś jesteśmy w... Aha, bo my się jeszcze węgla nie zrobili, bo ja go tu. Że z węgla, żeby palić węgiel, a z węgla coś robić, ktoś powiedział. Na YouTube pewno pisali. No na YouTube pisali, no przecież nie na czacie, jak wy nie znacie się na tej, że ziemi robisz organiczny, organiczny na węgiel i węgiel badasz. O! No i to właśnie coś takiego było. Też wielkie podziękowania tu dla ekipy z YouTube'a. Czyli z węgla robię organiczny. Nie, z węgla robię tak, organiczny. No to niech się robi, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, że już się mi tu zrobił ten gumowy. Jeszcze raz gumowy. Tylko wiecie, to nas gumowy nas przybliża do dużego łazika. Dwa razy gumowy, dwa razy stop aluminium. Problem jest taki, że jeszcze go nie możemy wynaleźć, bo bajty nam się nie zgadzają, nie? Przynajmniej na razie. Tutaj coś się... Tutaj coś się dzieje. Tu też się coś dzieje. Przepalamy to. Piecyk działa. Co się zrobiło już? Widzę, że się ukręciło tam coś organicznego. Ale co ja mam z tym węglem zrobić? Do badania go dać? Czy o co chodzi? Dobra, ale ja nie miałem tylko stop aluminium, czyli miałem aluminium z czymś? Jak to było z tym aluminium? Stop. Dobra, tu damy od razu te, żeby się paliły w piecu. Dobra. I teraz zobaczmy, jak się robi stop aluminium. Mam nadzieję, że nie dwa razy aluminium, tylko coś innego. I miedź. A, i to jest dobre, bo ja miedzi mam sporo. Gdzieś tu ją miałem. To jest miedź, to jest cynk. To jest... Kurde, nie mam sporo miedzi. Pewnie mam jedną, znając życie. O, to jest też miedź. Nie. Kurde, jaki syf. Nie wiem, z czego się nawet robi miedź. Ktoś pamięta, z czego miedź powstaje? Do kapsuły badawczej. Do kapsuły, czyli do tego. Ale to jak będzie wolne. Dobra, połowa sukcesu. Mamy tu jakiś złożony gdzieś? Nie wiem. Kable chciałem porobić. Kurde, nie mamy więcej miedzi, no przecież miedź do niczego nie wykorzystywałem. Ceramiczny wolfram.
Wolfram. A mamy sam cynk. O, jest złożony. Kable chcę mieć. Zrób sobie wirówkę. Mam wirówkę ziemną. Tylko, żeby z wirówki zrobić miedź, no to trzeba by tu było mocno podziałać, nie? Nie, nie chcę tego. Tu wsadzimy organiczne. Niech się jeszcze porobi. Ci tu ciągle wynajdują. Więc zostawię tu gumowy. I moim zdaniem to jest ten moment, w którym ja muszę iść jeszcze po tą miedź. Tylko nie wiem, z czego się robiło. Może ktoś sprawdzić? Zrób sobie światło. A z czego się robiło światło robocze? No z miedzi. No to kurde, nie mam tej miedzi właśnie. Idziemy po ziemię. Na pewno gdzieś musi być. O! Fuck. Dobra, zaraz tu wrócimy i się postan. Dobra. Rzuć na siłownię, człowieku, wyglądasz jak trup już taki chudy w tej kamerze. No, nie powiedziałbym. Właśnie wyglądam tak, jak kiedyś wyglądałem normalnie, a nie taki ulaniec, kurde. Z okrągłą gębą. Ale może ja już mam, nie wiem, anoreksję, a nie jestem tego świadom. Kto to wie, takie rzeczy. Okej. Dobra, to może z tego się robi mieć. Co to jest? Nie wiem, co to jest nawet, ale dużo tego tu jest. Faleryt. Cynk się pewnie z tego robi, bo ma dziwny kolor. Wyjdziemy zaraz na powierzchnię, zobaczymy, co się z tego... Co z tego wyjdzie. Miedzi poszukaj w górach. Ale ona jest takim... jedną z tych trzech skał. Albo to, albo te takie ostre... Malachit, czy jak coś tam nazywa. Czego, co by to nie było, to tego tu dużo musi być, bo ja pamiętam, że wszystkich tych minerałów było dużo. Znaczy tych do cynku i do miedzi, tylko nie pamiętam, który był który. To są te takie szpiczaste, takie kryształy jakby, trochę jakby kwarc, ale nie kwarc. Zielonkawa, a no dobra, to ja wiem, o co chodzi. A to tu było w górach chyba. To mam cynk, no to zwaliłem akcję. No ale to mamy cynku dużo, fajnie. Ja się cieszę. Czyli mówicie, to mam cynk, tak? Nie, ja muszę jakieś magazyny zrobić, bo to się kurde nie w pale nie mieści, co tu się dzieje. Po prostu z tymi materiałami, gdzie jest mój... Samochód. Jedziemy po miedź. Co tu nią? Bum, kurde, ciągniczek, setunia. O, nie wytrzymał, aż skacze. Z zachwytu, że mu tak szybko chciałem jechać. Ten słoneczny z tyłu mi nie ładuje, czemu? Co z nim jest? Jest otwarty. O, to jest miedź w takim razie. Dziękuję, kurde. Widzicie, mówiłem, że to tu gdzieś było. Problem jest taki, że widzę, że nie uzbieram nawet jednej. Żeby tu było tego więcej, o jest. Czyli jednak śnieg zasypał. Malachit, ruda miedzi.
chyba tyle by było, jeśli chodzi o wydobycie miedzi tutaj. Dobra. Wiecie, to, że on mi nie ładuje, to też nie jest dla mnie największa tragedia. Bo akurat nie potrzebuję w ogóle tej energii, tam z całej reszty mi starcza. O, i to też sobie wezmę. Tylko żebym się nie zgubił, nie? Słyszałem, że kolec nie ma już moda. Nie ma moda, nie ma moda, nie ma Rafiksu. To jest prawda, że kolec nie ma moda. Bo znów się o coś założyć. Aha, że jak będzie donacja ileś tam na Jaroka, wtedy na Charity, to nie, już nie będzie miał moda. No i nie ma moda, no. Kurde, wiecie co tu... Najgorsze jest, że po tych górach się dość ciężko jeździ, bo... No bo to są góry, nie no. Co, nic więcej nie wam nie powiem na ten... O, jest, dobra, widzę. To są kryształy, czy co to jest? To są chyba kryształy. Co tu więcej opowiadać, nie? Dzisiaj w ogóle z Kłazem gadałem, pytał Rok Kłaza, czemu Kłaz nie streamuje. Na co Kłaz słusznie stwierdził, że... To się tak nie da... skupić na wszystkim i to jest po prostu... No nie da się, że jak grasz i streamujesz, to trzy razy gorzej ci wychodzi granie, tak? Czyli jak chcesz dobrze grać, dobrze coś ogrywać. A wydaje mi się, że Kłas jak robi swoje materiały, to chce w miarę, wiecie, porządnie grę ograć, bez jakichś większych problemów. No i to streamowanie by mu mogło to spowolnić, cały proces. Ja się z tym zgadzam, ja mam dwa razy więcej skilla, jak nikt nie patrzy, nie? To zawsze tak jest. Czy nie zawsze, bo jakby ktoś siedział obok mnie, to bym pewnie... Oh, fuck, brak mocy? Z jakiej okazji? Naładujmy się. To może się... To może tam podjedźmy w takim razie. Te małe próbki badawcze możesz zbierać do plecaka i też wrzucać do komory. Badawcze dają wtedy... A, trochę więcej. Mhm. No ale my mamy te duże, to nie wiem, czy małe się w ogóle opłaca bawić z małymi, nie? Dobra. On tu coś widzi. Tu jeszcze coś jest, dobra. Tu już nic nie widzi, ale tu jeszcze widzi. Patrzcie, wydobycie malachitu, jak tu idzie grubo. Tu jeszcze coś widziałem. Tu. Tu. Dobrze, że to wykrywa przez te skały. Wiadomo, gdzie można kopać i coś próbować znaleźć. Jakbyśmy nie wiedzieli. Dobra. Okej, tu jeszcze. No dobra. Tak myślę, że już mi się nie chce tego kopać, a później sobie myślę, że nie będę, zabraknie mi jednej sztuki miedzi w najgorszym momencie i będę musiał znów tu wracać. Jak już jestem, to już pokopię. Tu jeszcze coś widzę, że wykrywa. Kurde, niezły ten radar nawet. Te małe próbki to już kierownika się co? Wychowuje? O co chodzi? Dobra, wracamy. Tak już chyba nic więcej tam nie wygrzebiemy stąd. I musimy na pewno stąd o Jezu, co to trawa jakaś twarda, a nie to kamień. Będziemy obejmować próby obalenia kierownika. Jakiego kierownika? Ta moja firma to jest masakra. Kierownik to chyba najgorszy boot z Devil. Ty, ale Rafikso, ty nie byłeś w tym? Ty gdzieś jeździłeś autobusem, nie? No to... Aha, bo to jest jakaś prywatna firma, że na przykład dla miasta jeździ, tak? No bo, czy to jest taki
Bo to był taki autobus miejski. Wie, zgubiłem się, nie wiem gdzie tu jest. Tu była baza? No jest dobra. Jeździłem w komunikacji miejskiej, a później zmieniłem stanowisko na mechanika. Aha, i teraz masz tego mechanika jakby, znaczy, że tam bunt, kurde, bunt mechaników. Dobra. Okej, mamy już, napatrzcie, robimy łazik duży teraz. Bum, odkryłem go. W tym momencie to musimy wymienić, to musimy tu zamontować, a tu musimy zrobić jeszcze jedno. Aha, to trzeba przetopić najpierw. To. Bo tam była miedź i co? Miedź i aluminium, nie? A gdzie ta guma? Czy myśmy tej gumy... Nie, no zrobiliśmy. O, tu jest guma. Raz guma i gdzieś jeszcze druga guma powinna być. Kurde. Nie widzę teraz. Czy nie zrobiliśmy drugiej? Nie no, zrobiliśmy na pewno dwie gumy. Wcześniej miałem i odkładałem na bok. Tylko, że jej tu gdzieś gdzie ona? Ty może zawiało ją. O, tu jest. No, nie zostawiać śmieci cię tak. No, rób się wypiecki tutaj. Też w tej samej firmie, okej. Spróbuj ten węgiel, aha, że miałem... A, to czekajcie, to... Miałem to wywalić i miałem co? Węgiel dać na badanie i... Ty, rzeczywiście węgiel można badać, ale bez sensu. Dobra, miedź się robi. Teraz my dajemy... To dajemy gdzieś tu. To dajemy tam kawałek wyżej. Coś jest nie tak, aluminium. Czemu to się nie chce dać? Co tu się dzieje? Aha. Nie rozumiem, czemu to się po prostu z plecaka nie może samo wziąć. No, czemu ja to muszę? W każdej maszynie się samo bierze. A tu jakieś kombinowanie, dobra. Teraz będziemy mieli super pojazd. Rzeczywiście to bada, no dobra. Pompuj tam. Tu w ogóle jakieś braki w zasilaniu, ja widzę. Patrzcie, jak się na czerwono świeci. A, bo idzie skanowanie, piec i jeszcze to. No dobra, no to może rzeczywiście to jest za dużo troszeczkę. Dobra, idealnie. Napełniło się do pełna. I co, wyskoczy teraz coś? Jesteśmy gotowi, patrzcie na to. Boom! Cyk, 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 cyk. Patrzcie, jak to się robi wszystko, to jest przyszłość. O, jak się podejdzie, to nie może pracować. Dobra, to se odłożę. Tu. Badaj tego klocka. No to do wytapiania mi teraz nie jest potrzebne, nie? Mam w razie czego siedzenie łazika. No i tu mam jeszcze... Ale się będzie długo robił, coś czuję. Tu jest jeszcze ten łazik. Ja tu sobie do niego podejdę. O, w ten sposób. No i zobaczymy, jak, w jaki sposób my go możemy zasilić. On może o wiele więcej energii zużywać i potrzebować jakichś specjalnych narzędzi. Typu duże panele słoneczne. Nie szukam pomocy, tylko czuję normalnego związku. Co? Szczęśliwy niepełnosprawnego. Prawdziwy związek na stałe pod jednym dachem.
a cacy podobno doceniają najbardziej. Czekam na mądrą wiadomość, nie od najpiękniejszej, ale tej, co ma coś w głowie i gotowej na coś stałego. Janko, Janeczko. Napisał taki wpis. Nie wiem, czy to jest, Janko, czy to jest twoja jakby matrymonialny wpis, bo jak tak, to powiemy, że tak i polecimy jakby kontakt z tobą, a jak nie, jak to wklejasz skądś tam, to powiedz, bo się zaczną do ciebie dziewczyny zaraz pisać wszystkie. Kurde, jak to się robi długo. Nie wiem, czy z czym je. Będę biegał tam i z powrotem. Rób się. Patrzcie, jak wejdę, to co? Stop. A, teraz działa. Co by tu można było porobić w tym czasie? Pewnie coś pożytecznego. Na pewno moglibyśmy spróbować zrobić silnik, ale po prostu, no... Też nie chcę stąd chodzić, bo cud... O, tu... Cud stworzenia mnie ominie. Jezu, ty no, nie wierzę, to się chyba zrobiło jeszcze 5% dopiero. Jezu, ale on też nie jest za wysoki, bo on jest płaściutki, więc zaraz będzie. Daj prądu więcej. No ale skąd ja mam dać prądu więcej, jak tu się kręcą już te i te się kręcą. Nie mówiąc o tym, że my nie mamy więcej prądu, bo... Żywica razy dwa. Może jakbym tą żywicę razy dwa wziął i zrobił platformę, to byśmy coś... Tylko, że teraz jeszcze mniej prądu jest, nie? Ale... Aha, czekajcie, już wiem, co mogę zrobić. To jest co? Organiczny? Organiczny i... O, fuck, dobra. Samo się włączyło. Trzeba to tuż jak najszybciej... No wiecie co, coś puściłem więcej energii w system, ale nie wiem. Gdzieś tu było wcześniej, że się dało to zbadać, ile jest tej energii, ale nie wiem, gdzie teraz to jest. Niby tu jest pokazane na tym znaczniku, że na przykład brakuje. Nie wiem, mam nadzieję, że ona płynie wszędzie. No to pewnie od tego skanowania dużo zabiera, tak? I mówię, i piec pewnie dużo wytapia, plus jeszcze żeśmy jedną produkcję włączyli, bo pomyślałem, że to trochę za mało, żeby wszystko działało jednocześnie. No, powiem wam, że w porównaniu do naszego traktora, to jest bydlak. Jestem dumny. Szkoda, że w tej grze nie ma RTX, moim zdaniem fajnie by było, jakby ten hełm tak idealnie odbijał wszystko. To by było coś pięknego, co? On odbije jakąś drogę mleczną. Kto tu widzi taką drogę mleczną? Gdzieś nie obrócimy, to ten samo odbicie. Oszukują nas. Widzieliście śląskie recenzje od Niklausa i Bonkola? No Bonkol to, znaczy Niklaus to fajny, taki zabawny, nie? Taki widać, że z pasji to robi. A u Dawidka... On to tam nawet chyba... Nawet jednej kwestii dialogowej nie ma, bo nie umie po śląsku, może jest ze Śląska. Tak przynajmniej twierdzi, no. Ja nie godam, na przykład. A stąd jestem, no ale Dawidek to jest największy Ślązak według niego, więc... Mógłby jakąś kwestię wypowiedzieć. Ale co wy chcecie od takiego, kurde? Takiego Ślązaka, co... Tylko mówi, że jest Ślązakiem. A później co? Kebab, kurde. Ani rolada, ani wrzurek, ani nic, kluski, kopytka, co tam jeszcze można zjeść. Nie, nie, Dawidka to tylko wiecie. A zresztą, nic już nie będę mówił, bo później Dawidek wyciąga moje wypowiedzi i mnie szkaluje właśnie. No, on później spędza cały... Pół wieczoru siedzi i ogląda moje szoty. Nie, najpierw niby, że szoty, później tam jakieś... Patrzy, jak gramy, jak fajnie się bawimy. Myśli, jak skopiować tą atmosferę. To się nie da tego skopiować. To nie jest gra komputerowa, to trzeba umieć... zabawić publiczność tutaj, widzów.
Po pierwsze trzeba być naturalnym. Ja na przykład lubię w Astroneera grać, więc gra mi się dobrze bawię, nie? A nie, że biorę jakąś pierwszą, lepszą grę popularną, Gothic. Najważniejsze, żeby dublaż był, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi, włącznie ze mną. Znaczy, wiecie, jakbym był Dawidkiem. I po prostu gram i tam, o fajnie, tyle widzów, to będę grał tylko w Gothica teraz. Albo Wiedźmin, dokładnie. A już zaryzykować, żeby w coś bardziej ambitnego pograć, jak na przykład Astroneer. O, coś piknęło. Aha, dobra. No dobra, wsadzę tu tego kokosa kujowego. Nie wiem, czy on teraz szybciej trochę to robi. Ja pierdziele zrobił. Dobra, jedziemy z tym koksem. No tu nawet nie ma co kombinować, to po prostu trzeba go rozłożyć, nie? Tylko czy ja go chcę? No nie, no muszę go nieść na tej planecie. Jezu. O fuck, ale potężny. Jak to się przekręca, tak? O kurde, to jak to ma jechać? Jak to ma bokiem siedzenia? A skąd zasilanie ma brać? Podepnę mu takie. No dobra, no może jechać bokiem, czemu by nie? Fajne. No to czekajcie, to go teraz odepnę. Jakbym to całe mu tu wsadził. Albo tu. Jedzie, jedzie. A teraz jakbym go odpiął tu. Może się go da przyczepić tak. Wiecie, że przyczepię sobie jeszcze wagony. Jak myślicie, uda się? Nie wierzę. Ale wtedy tył nie działa. No to słabo, bo tracę dwa przyczepy, żeby mieć jeden dodatkowy. O, nieźle, popatrzcie na to. Ale powiem wam, że promień skrętu to ma bardzo duży, nie? Raczej bym tych przyczepek tutaj nie brał ze sobą. Nie jest to konieczne do niczego. Ciągnikiem to trzeba podłączyć tu raczej ten ciągnik. Fajne, fajne. No, tylko nie pasuje mi, że bokiem siedzę, no, ale cóż zrobimy, tak akurat wyszło. Tylko teraz, jak trzeba będzie coś ominąć, no to ja nie wiem. To on jest za duży troszeczkę na to. O kurde, ale mu energia schodzi. Powiem wam, że ona się, to nie jest odnawialna energia. Właśnie, żeśmy spalili całą energię, ale dużo prądu bierze. Dawać mi tu organiczny. Albo reaktor na węgiel może trzeba wsadzić. Dobra, powiem wam tak, jest to fajne, ale... Co się dzieje? Czemu tego nie mogę? Aha, dobra. Zobaczymy, czy z trzema reaktorami wychodzimy na plus, czy będziemy raczej zużywać więcej niż ten. Chyba na plus, bo widzę, że nam dodaje. Dobra, tam jest nasz dom. O, patrzcie na to. Teraz jeszcze lepiej.
Marzy mi się dziewczyna nie do chodzenia ze sobą, jak za łebka spotkać się czasem i seks tylko do prawdziwego związku pod jednym dachem, która doceni, że facet jest zawsze i nie będzie stawiała niczego innego ponad niego. Jak są tu takie kobiety, to proszę o wiadomość. Janko Janeczko. Dalej się pytam, bo nie wiem, czy odpowiedziałeś. Janko Janeczko już powiedział, że to jakby... Znaczy, Janko, to są twoje wiadomości, czy szukasz dla kolegi, bo nie wiem. Mówię, jak twoje, to zareklamujemy, to... Zresztą, co tu reklamować? To już się samo zareklamowało, to już jest to. Patrzcie, jakie żeśmy, kurde, znaleźli skarby. Amon, szkło. Ty, a może coś jeszcze z drugiej strony będzie? Nie, chyba nie. No dobra. Coś żeśmy tu zebrali. Tak, to tak moje. Kurde, no to słyszycie, dziewczyny. Janko Janeczko tu obecny na czacie. Marzy mu się dziewczyna, ale taka spoko. Przemawia przez niego. Kurde, jak to się nazywa? No nie jest takim. Widać, że chłopak nie zależy mu, tylko wiecie, żeby was wykorzystać i zostawić. Tylko Janko Janeczko tutaj poważnie podchodzi do sprawy. Więc, o kurde. Powiem wam, że tu nie jedziemy raczej, bo tu jakieś dziwne sytuacje są, za skała. No nie damy rady przez nią przejechać. Ale ja już nie wiem, skąd myśmy przyjechali, to jest najgorsze. Myślę, że znów się zgubimy. Jest taka szansa. A, tam jest teleport. Ja wiem, co my będziemy robić. Dobra, wróćmy do bazy, żebyśmy się nie zgubili. A w następnej... Mamy dwie rzeczy do wyboru. Ja bym teraz chciał, żeby ludzie, którzy to będą na YouTubie oglądać, bo... Na czacie to wiem. To mi teraz zaraz napiszą, ale na YouTubie, żeby też ludzie skomentowali. Co chcecie mieć w następnej przygodzie? Znaczy, nie wiem, czy zdążę odczytać, zanim po prostu już będzie, że tak powiem. Czekaj, to gdzie miałem jechać? Tu czy tu? Tu chyba. Czy chcecie lot na obcą planetę? Czy chcecie podróż do środka Ziemi, ale do samego środka centrali? Rozumiecie? Co to kurde? Tam, gdzie się teleport największy znajduje. Okej. Gdzie to przyczepić? Pięknie. Patrzcie, jakie żeśmy znajdźki znaleźli. Przetnij planetę na pół. Dokładnie. Pozdrawiam kolegę, który na YouTubie zaproponował przecięcie planety na pół. Powiem wam, że na to nie wpadłem, ale wydaje mi się, że mogłoby to być ciekawe, tylko no nie ma szans tego zrobić samemu. Jak widzicie, planeta jest całkiem duża, chociaż nie jest to niemożliwe moim zdaniem. To jest do zrobienia. To jakbym... Naprawdę, jakby tu zaprosić, chyba 8 osób może grać na jednym serwerze. Zaprosić 8 osób, pojazdy z tymi, z elementami do kopania, to myślę, że bylibyśmy w stanie to zrobić. Czy ja dobrze jadę? Czekajcie, a nie, jest dobra, tam jest nasz dom. Czyli dobrze pojechać. Tylko troszeczkę naokoło. Przy jądrze możesz znaleźć materiał. O kurde! What the... Ja pierdziele. Wiecie, ile my będziemy się wykupywać stąd?
Milion. Nawet nie ma jednostki do tego. To będzie po prostu milion. Chyba, że jest gdzieś wyjazd jakiś sensowny. To jest do aluminium. To już wiem, gdzie jest aluminium. No na koła stań, dobra. No i się zaczytałem, nie? Będzie 10 godzin później. Dobra, no jak stąd wyjechać? Nie da się. O! Jezu święty, co się dzieje? Zginę tu. Czekajcie, zobaczę co tu jest, bo może tu jest jakiś taki teren, że ja znam to miejsce. Oj, chyba go nie znam. Dobra. No dobra, to sobie wykopałem dziurę. Moim zdaniem to trzeba tak. Po pierwsze tu trzeba te grzyby przeciąć, bo mi tu będą robić problem. Po drugie tu trzeba zrobić dziurę. Nie, Żmiju, nie, nie chcę Discorda. Wiesz, bo będziesz mi bajdurzył teraz, a to akurat nie jest czas na... Chyba, że... Ale nie, no nie chcę Apexa. Chyba, żebyśmy na chwileczkę w Apex weszli. Co ty, Żmiju, na to? Dobra, okej, przejechaliśmy, ale to jeszcze jest nic, bo żeby wyjechać, a nie przejechać, przejechać to każdy może przejechać. To trzeba... Jezu święty, no nawet nie wiem co trzeba, no. Jakąś rampę zrobić chyba. Nie no, nie zrobimy rampy, Jezu. No nie wiem co, mam wykopać dziurę taką do samego szczytu? Nie da się złożyć tego? Już mi prądu zabrakło. Jak ja to będę w takim tempie kopać, jeszcze mi prądu będzie brakować. Muszę sprawdzić, czy to przypadkiem nie ma tu jakiegoś normalnego wyjazdu stąd. Czekajcie. Zaraz tam ze Żmijem pogadam, tylko dajcie mi tu przejechać. Właściwie to przejść. Kurde, nie... O, czekajcie, tu. Dobra, coś tu jest. Ale to jest z drugiej strony zupełnie. Więc musimy jechać w drugą stronę. O nie, tam jest dziura wielka. Czyli to jednak nie jest do końca z drugiej strony. No dobra, no to tu jedziemy. Tylko muszę wykopać przejazd. Taki, żeby się nie rypnąć tam do, wiecie, do dziury głębokiej. Dobra. No dobra, te pojazdy nie mają wysokości, na szczęście, przynajmniej te moduły od nich. Kontrol może, ja wiem, że mogę rampę, ale zbudowanie rampy takiej, po której by się dało wjechać, takiej szerokiej, to nie jest ten. Mogę, no nie wiem, mogę tu co najwyżej, wiecie, spróbować troszeczkę zalepić dziurę, nie? Co też nie jest łatwe, trzeba się dobrze ustawić do poziomu przy niej. Dobra, przejadę. Wydaje mi się, że powinniśmy przejechać spokojnie. Najgorzej to by było tam wpaść na dół, to już bym chyba zostawił ten pojazd, nie? Dobra, teraz tu musimy... tą dziurę to już trzeba zalepić, nie?
Dobra. Powiedzmy, że jest. I jeszcze tą. To trzeba tak dobrze robić, żeby się bardziej w poziomie ona lepiła niż... niż w pionie, nie? Coś dzieje? Nie. Coś mi się wkliknęło. Co to? Tu się chyba coś przykleił do ściany. Te pojazdy jakieś pobugowane czasem są. Dobra. Za ciasno. Troszeczkę. Kurczę, dobra. Okej. Okej, nie wyjadę, bo mi chyba koło utknęło tu teraz po lewo. Dokładnie. Kurde, jest jeszcze takie urządzenie jak wyciągarka i to mogłoby tutaj pomóc. Chociaż nie wiem, czy to jest do pojazdów, czy do ludzi też. Udało się. No i o to chodziło, nie? Ludzie myśleli, że nie damy rady. Biegnę, znaczy jadę. Taki drift w ogóle. A, to już wykopane. To już było z luto. O Jezu, coś zepsułem. Dobra. No traktorkiem, powiem wam, mi się jakoś... ja, u mnie jest jakiś taki zgrabniejszy i lepiej mi się jeździ traktorkiem. Kurde, ale tam mogłem... a, to później. Mogłem tam aluminium pokopać na silnik, nie? No, wiertło, tylko że wiertło to w ogóle chyba jest potrzebne do centralnie do kop... Ty... zauważyliście, że nam się tu tlen w ogóle nie robi? A ja wiem, czemu się nie robi, bo my mamy tlen w... jak to otworzyć? Tu mamy tlen. I on po prostu nie jest podłączony. Ja się zastanawiam, czemu się tlen nie robi. Teraz się będzie robił, wszystko już jest natlenione pięknie. No i powiem wam, że to była świetna podróż. Mamy łazik. Wszystko jest git. Gdzie to mogę dać? Amon to się przetapia na co? A nie, to jest kwarc. Malachit, cynk, dobra. Dobra, moi drodzy, no to przerwa w takim razie. Chociaż myślę, że węgiel jeszcze załadujmy. Jeśli da się go rzeczywiście tak wykorzystać tutaj do farmienia punktów, to to zróbmy. Dobra, a nie, jeszcze raz. Coś źle kliknąłem, się podjarałem za bardzo. Co się stało? Gdzie on zniknął? O, fuck, skasował się, widzieliście to? Dobra. I zapisujemy to. Wychodzimy tu, zapisz do menu głównego, dobra. Uff.